Ewangelii według świętego Jana. W owym dniu o nic mnie już pytać nie będziecie. O tak, zapewniam was, o cokolwiek prosicie Ojca w imię moje dawam. Dotąd o nic w imię mojej nie prosiliście. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. O tych rzeczach mówiłem wam w przypowieściach. Nadchodzi czas, że już nie w przypowieściach będę mówił do was, lecz otwarcie pouczę was o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i oświadczam wam, że ja nie będę już musiał stawiać się za wami, bo sam Ojciec was kocha, gdyż wy mnie pokochaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, teraz z kolei opuszczam świat i idę do Ojca. W tym dzisiejszym słowie Jezus przypomina nam drogę każdego z nas. Mówi, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Twój i mój początek jest w Bogu. To, że istniejesz, to, że istniejemy, to dlatego, że Bóg nas chciał, że Bóg nas zapragnął. I zapragnął naszego życia, naszego istnienia tutaj na ziemi, dlatego posłał nas na ten świat z konkretną misją i powołaniem, który w naszym życiu chcemy odkrywać, jaki był Boży zamysł, z którym nas tutaj przysłał. Ale pokazuje, że to nie jest wieczne, nasze przebywanie tutaj, choć świat próbuje nas oszukać i pokazać, że to, co nas otacza, to jest wszystko. Ale Jezus w tym słowie pokazuje, że opuszczam świat i idę do Ojca. Tę gotowość w każdej chwili, by zostawić to, co tu, by wyjść w wieczność, by wejść w to zjednoczenie, by wrócić do Ojca, w którym są nasze źródła, nasz początek, ale też do którego zmierzamy. I dzisiaj Jezus w tym słowie przypomina nam o tej perspektywie, skąd jesteś i dokąd zmierzasz. I to, że jesteśmy na tym świecie posłani przez Jego, przez Boga samego, z misją specjalną, ale wznosimy wzrok ku górze i wiemy, że przyjdzie taki dzień, gdy zjednoczymy się z Nim na wieki, gdy wrócimy do domu Ojca.